Dio. Ha, 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 ha. Dobra robota, Polnarew. Udało ci się pomścić swoją siostrzyczkę. Najciekawsze jest to, że znalazłeś czas, by mnie wytropić. Ha! Z radością zabiję cię, żeby to uczcić. Ale zacznę chyba od czegoś takiego. Ha, 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 ha. Dam ci szansę na decyzję. Jeśli pójdziesz w dół, to nie tylko przeżyjesz, ale także będziesz mógł mi znów służyć. Możesz też pójść w górę, lecz będzie to droga do twojego grobu. Decyduj się. Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, moje zalane lękiem serce i twoje bezmierne zło zmieniły mnie w marionetkę, która miała ci służyć. Ten lęk był początkiem pustej egzystencji, która miała trwać wiecznie. Życie gorsze niż śmierć. Życie, w którym pragnąłem jedynie robić to, co mi rozkażesz. Fu. Ale ten lęk został przepędzony, zostawiając jedynie palącą wolę walki. Spędziłem 45 dni podróżując z panem Dostarem i resztą. I by uhonorować tych, co polegli w tej wyprawie, już nigdy nie okażę ci strachu. Fy. Czyżby... W takim razie zapraszam na górę. Rozumiem, Polnarew. Jednak poszedłeś w dół, czyli zmądrzałeś i pragniesz mi znowu służyć, Tała. Hej! Co do cholery? Ja szedłem do góry. Na pewno? Co się dzieje? No co jest? Chyba się trzęsiesz, Polnarew. Dlaczego tak się dzieje? Czyżby wicher strachu zbuchnął tą twoją palącą wolę walki? Może szedłeś naprzód jedynie w swojej głowie, a tak naprawdę strach zawładnął twoją podświadomością. Przejął kontrolę nad twoim ciałem i przesunął się w dół. Nie ma mowy. Jestem pewien, że właśnie szedłem do góry. A co jeśli on to robi swoim stanem? Nie, to niemożliwe. Stand Dio! The world! Co ja mam teraz zrobić? Wiesz, czego pragnie ludzka dusza? Uspokojenia. Podświadomie każdy człowiek pragnie poskromić swoje lęki. Szukają oni sławy, pieniędzy, dominacji nad innymi. Wszystko po to, by mieć złudne uczucie wiecznego bezpieczeństwa. Co za głupota. Tworzą więzi w ramach samozachowawczości. Mówią, że chcą pomagać innym. Wyłącznie by poczuć sprawiedliwość i miłość. Ale to wszystko, by uspokoić swój umysł. Największym pragnieniem ludzkości jest pochwycenie spokoju. Więc dlaczego nie chcesz mi służyć? Gdzie znajdziesz jeszcze większy spokój? Wróć do mnie. A wszystko to, o czym mówię, będzie twoje. Nie chcesz ze mną walczyć. Nie ma potrzeby kłaść się pod kosę bezsensownej śmierci. Zasługujesz na znacznie więcej. Nie. Czy ja naprawdę pozwalam mu się omamić? Jesteś utalentowanym użytkownikiem Standa. Szkoda byłoby cię zabijać. Odwróć się od Dostara i zostań moją prawą ręką. Obiecuję ci nieskończony spokój już od zaraz. Muszę się opierać. Avdol Igi, dajcie mi odwagę. Kra, przestań już pieprzyć Dio. Już raz spojrzałem śmierci w oczy. I z chęcią zrobię to jeszcze raz. Wszystko, by poznać zdolności twojego Standa. Rozczarowałeś mnie. Czas, byś spotkał swój kres, Polnarew. Więc to jest The World. Dawaj go. To jest to pan Dżonstaj. Nie ma co się bać, Polnarew. Dio! To był Dio. Za nim! Najpierw muszę wam coś powiedzieć. To było tylko przez krótką chwilę, ale widziałem jego Standa. Znaczy, tak naprawdę go nie widziałem, ale w pewnym sensie go poczułem. To skomplikowane, ale w skrócie to było tak. Wchodziłem po schodach, żeby otłuc tego drania, ale nagle znalazłem się na samym dole. Uwierzcie mi,
Wiem, że to, co mówię, nie ma najmniejszego sensu. Sam nie potrafię tego ogarnąć. Naprawdę zaczynam już tracić zmysły. To na pewno nie była żadna hipnoza czy coś. Raczej super szybkość, ale bez szans. Wiem tylko, że czuję coś naprawdę przerażającego. Hej, a gdzie są Avdol i Iggy? Nie udało im się. Obaj zginęli. Poświęcili się, by mnie uratować. A więc to tak. Powinniśmy iść. Panie Drzostar, słońce wkrótce zajdzie. Spieszmy się. Tak, masz rację. Po długiej i wyczerpującej walce przyszedł czas, by się pożegnać. Polnareff, naprawdę musisz wracać do Francji. Wiem, że zabrzmi to okrutnie, ale twoi bliscy już odeszli. Zabierz się ze mną do Nowego Jorku. Panie Drzostar, może i odeszli, jednak Francja to mój jedyny dom. Zostawiłem tam swoje wspomnienia. Powinienem tam wrócić bez względu na wszystko. Lecz jeśli kiedykolwiek będzie pan potrzebował mojej pomocy, to zjawię się natychmiast. Będziemy tęsknić, przyjacielu. Wiem, że nie było łatwo. Ale to była niesamowita przygoda i miałem farta, że przeżyłem ją akurat z wami. Pamiętaj, jesteśmy drużyną, a to już nigdy się nie zmieni. Pasażerowie France International Airlines z lotu 92 do Francji. Proszeni są o stawienie się w bramce 18. Żegnaj ty, stary pierniku. Obyś żył wiecznie. A ty, jego zmulony wnuku, lepiej o mnie nie zapomnij. Jeszcze się spotkamy. Ile będziesz w stanie mnie znieść? Ty, Matole. Polnareff, nawet gdybyśmy chcieli, nigdy o tobie nie zapomnimy. Szerokiej drogi. Au revoir. Tak. Żegnaj.